Gdańskiej. W tym roku festiwal zgromadził 15 wykonawców niemal z całego województwa. Jednym z uczestników imprezy był zespół EMA Cantare z Niedobczyc. Radość jest, kiedy widzę tyle serc. Serce me pragnie się uśmiechać do nich. A więc śpiewa Panu, śpiewa razem z Wami tę naszą pieśń, bo pragnę radość nieść. Panie mój, tak dziękuję Ci, Festiwal piosenki religijnej Kanaan ma 7-letnią historię, jak do tej pory powstał. W 1992 roku, właściwie w 1991, tak bardzo oddolną inicjatywą, to znaczy młodzież skupiona w duszpasterstwie młodzieży przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach, postanowiła zorganizować tego typu imprezę, będąc pod wrażeniem pierwszych Gaudefestów, właściwie pierwszego Gaudefestu, ogólnopolskiego festiwalu twórczości religijnej w Ustroniu. Był to taki przełom, taki boom imprez chrześcijańskich, imprez religijnych, one zaczęły wychodzić spod ziemi. Zauważyliśmy potrzebę zorganizowania czegoś może mniejszego. Pierwotnie miał to być przegląd zespołów działających przy parafiach. To się rozszerzyło później na coraz to większy obszar, coraz więcej miast. No i tak idąc latami, ponadwojewódzki zasięg w tej chwili osiągnęło. Miodem i mlekiem, czas spotkania piosenki z człowiekiem. Trzeci weekend czerwca ciepłego, każdy dla siebie znajdzie coś miłego. Siódmy festiwal się zaczyna, właśnie tu w czerwonych Leszczynach. Przyjdź, jeśli muzyka cię porusza, możesz tu spotkać też Pana Jezusa. Nazywamy się Vox Day. Zespół nasz istnieje od 2 lat przy parafii Matki Bożej Kochowińskiej w Gliwicach. Tworzymy go w 7 osób. Gramy rock z mieszkami jazzu, funka, ogólnie bardziej ambitne odmiany muzyki. Łączymy to oczywiście z technikami religijnymi. Wykonywanie muzyki religijnej to jest modlitwa, a kto modli się poprzez śpiew, modli się podwójnie. I właśnie dlatego w codziennym życiu nam tego potrzeba, właśnie modlitwy. Stąd wykorzystujemy te swoje talenty i modlimy się muzyką. W festiwalu Kanaan uczestniczymy 2 raz i w tym roku mamy zaszczyt być zespołem festiwalowym. Postaramy się rozruszać trochę publiczność tradycyjnymi piosenkami, ogólnie znanymi. Publiczność ma teksty wydrukowane na programach. Myślę, że to też pomoże wspólnej zabawie. Nazwa Kanaan jest to nazwa biblijna, oznacza kraj dobrobytu, kraj mlekiem i miodem płynący, ziemia obiecana. Postanowiliśmy zaadaptować tą nazwę, chcąc przywołać nastrój uczty duchowej, takiej bardzo pozytywnego spędzenia wolnego czasu. Naszym głównym celem w ogóle jest propagowanie piosenki religijnej jako formy ewangelizacji jedności oraz prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim oraz konkretna pomoc również finansowa uzyskana z kwestii, co roku jest to jakiś inny cel charytatywny. Licznie zgromadzonej publiczności swój repertuar zaprezentował także zespół ze Szczerbic o nazwie Bezimienni 93. Proroctwem i mądrością, rozumem i miłością. No, Bóg cię w me ciało słabe, co samo z siebie jest niczym, bym tobą Bóg oddychał i nigdy na siebie nie liczył. Bez ciebie kwiaty nie pachną, bez ciebie nie ma radości.
bez ciebie łzy też nie płyną. O Duchu Bożej mądrości. Ja zastałem festiwal Kanan 4 lata temu, rozpoczynając kadencję burmistrza. I wtedy festiwal raczkował. Prośby pana Sebastiana Drążczyka, który jest głównym organizatorem, nie mogły pozostać bez echa. Chciałem pomóc i pomagamy do dzisiaj. Co roku, muszę powiedzieć, ta pomoc jest coraz bardziej profesjonalna. W tym roku już mamy sprzęt i akustyczny, i oświetleniowy. Także festiwal nabrał już takich rumieńców, sądzę, że nikt nie odważy się być przeciwny organizowaniu tej uroczystości, tej imprezy religijnej, bo dla mnie to jest impreza religijna. Festiwalowa publiczność niezwykle przychylnie przyjęła występ rybnickiego zespołu W sercu kościoła. Godne uwagi jest również to, że młodzież bardzo angażuje się tak społecznie w to, potrafi się zorganizować na pół roku wcześniej tą imprezę sobie, również dla siebie zorganizować. To jest też jakiś owoc tego festiwalu, że oni się uczą pewnych zachowań, pewnej odpowiedzialności, które się im przyda w dorosłym życiu. Są to bardzo młodzi ludzie, tak już wspomniałem, 13, 14, 15 lat. Właściwie nie mamy żadnego szefa takiego z duchowieństwa, żadnego księdza opiekuna. Działam jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży bardzo tak oddolnie. Ja jestem szefem tego festiwalu i pomysłodawcą od początku. Staram się jakoś również dla tych młodych ludzi tą imprezę robić. I myślę, że czas pokazuje, że warto. Niepokalana i uwielbiona Maryja ma. A teraz wszyscy wstańcie. Bawcie się razem z nami. I raz, dwa, trzy, hej! Uwaga! Dzisiaj wielbimy na całym świecie.
naszą królową. Co dała dziecię? Bo ona jest tu. Z nami ten czas. Witamy, jesteśmy zespołem z Krzaty, z parafii Matki Bożej Kochawińskiej. Istnieje nasz zespół już od 8 lat, także więc jest nas bardzo, bardzo długo już istniejemy. Ale jak widać, dziewczynki zmieniają się, starsze odchodzą, młodsze przychodzą i cały czas próbujemy śpiewać. Nasza muzyka jest może taka bardziej nietypowa, bardziej niespotykana. Różni się od muzyki, którą wykonują może inne schole w kościele. No i chcieliśmy się może wyłamać jakby, żeby nas zauważono. Moim zdaniem na przykład jest to muzyka bardzo wesoła i taka spontaniczna, co do dzieci mi się zdaje najlepiej pasuje. Dzieci smutno, nic nie wychodzi, mów amen, amen, jak Maryja. Amen, jak Maryja. Znaczenie ma ten festiwal w ogóle dla gminy? No cóż, przyciąga on bardzo dużo młodzieży, a przecież to jest ten cel główny. To, co ta młodzież na tej scenie akurat robi, to dla mnie jest głoszenie tej chrześcijańskiej prawdy, tych wysokich walorów wychowawczych. Sądzę, że robimy dobrą robotę. Szczęśliwi ci, którzy przy Panu są. Nazywamy się Promyk Nadziei, istniejemy od roku. Właściwie to na Kanaan zeszłoroczny żeśmy się tak stworzyli, troszeczkę zebrali. Problem był z nazwą. Dużo różnych możliwości było, natomiast zdecydowaliśmy się na Promyk Nadziei, bo to takie lekkie, ciepłe, miłe. Każdy z nas w jakiejś wspólnocie działa. Większość z nas jest z ruchu Światło Życie. I angażujemy się jak możemy i to tak jakoś samoistnie wszystko wynika, samo z siebie, że to tak jakoś, to jest jakaś taka muzyka, która jest nam bliska, jest to muzyka, która jakoś tak do nas przemawia i po prostu coś naturalnego dla nas. Słowa te niezmienne, Panie, trwają jak niebios czas, nie zapomnę ich na wieki, już sam. Uczestniczymy po raz siódmy w festiwalu piosenki religijnej Kanaan. Rzecz godna podkreślenia. 7 razy, no to trzeba mieć dużo siły i energii. I trzeba sobie powiedzieć, że tych młodych ludzi trzeba podziwiać, że się im chce. Festiwal może inny niż Gaudefest, czy jakieś inne, już bardziej, bardzo super profesjonalne festiwale. Ale to jest okazja do spotkania się tych zespołów, które muzykują, może nie aż na tak wysokim poziomie, ale coś sobą reprezentują i dzielą się tym, patrzą na siebie, uczą się od siebie tego muzykowania. Piosenka religijna no, nie jest łatwa i jest na pewno trudna w zalewie tego wszystkiego, całego chaosu, który jest dzisiaj.
W ogóle myślę, trzeba ich podziwiać, tych młodych ludzi. Mówi się, że młody człowiek nie jest chętny do roboty, chce czegoś gotowego. No a to jest chyba najlepsze świadectwo tutaj, że jednak są młodzi ludzie, jest ich może niewiele, ale coś robią, żeby przemieniać ten świat, żeby był inny, żeby wnosić wartości. No starają się być, byśmy powiedzieli, ewangelicznie, biblijnie, solą ziemi, światłem tego świata. Gościem tegorocznego festiwalu piosenki religijnej był m.in. zespół Sega Band z Katowic. Z tego życia mistrzem iluzji być chcesz, ale spójrz, ciągle przegrywasz. Jak samotny wiatrak tracisz wiatr, na dnie serca się ukrywa. Prawda, która odpoczynek da. Śpiewajmy dziś, ojciec sam sobą nas ukochał. Śpiewajmy dziś, zbawcę dał nam Bóg. Śpiewajmy dziś, o, to Chrystusie nie umiera. Zaufaj mu, a wiecznie będziesz żył. Śpiewajmy dziś, ojciec sam sobą nas ukochał. Śpiewajmy dziś, zbawcę dał nam Bóg. Śpiewajmy dziś, o, to Chrystusie nie umiera. Zaufaj.